Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie, aby w 70. rocznicę powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość upamiętnić jego twórców oraz złożyć hołd poległym, pomordowanym i zmarłym żołnierzom Polski walczącym. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich, dla których ojczyzna pozostała do ostatniej chwili życia dobrem najwyższym, a ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich oraz innych organizacji polskiego podziemia niepodległościowego, którzy nie ugięliście się pod hitlerowskim oraz sowieckim jarzmem i z honorem walczyliście przeciwko zniewoleniu ojczyzny. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich rodaków, którzy tworzyli podziemne państwo polskie, członków delegatury rządu na kraj, uczestników tajnego nauczania, emisariuszy, kurierów, łączniczki i sanitariuszki. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy drugiej konspiracji, którzy do końca pozostali wierni złożonej przysiędze i polskiemu rządu na uchodźstwie. Wzywam żołnierzy i członków organizacji NIE, delegatury sił zbrojnych na kraj, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz innych formacji powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stanęli do walki z systemem komunistycznym. Stańcie do apelu! Wołam dowódców zgrupowań i oddziałów partyzanckich, którzy polegli w walce lub zostali zakatowani w kazamatach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, założonego 2 września 1945 roku w Warszawie. Wzywam pułkownika Jana Rzepeckiego, pseudonim Ślusarczyk, pierwszego prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz członków pierwszego zarządu. Pułkownika Janusza Bokszczanina, pseudonim Sęp. Pułkownika Antoniego Sanojcę, pseudonim Skaleń. Pułkownika Franciszka Niepokulczyckiego, pseudonim Halny. Pułkownika Jana Szczurka-Cergowskiego, pseudonim Sławbor. Podpułkownika Tadeusza Jachimka, pseudonim Nimka. Oraz kapitana Józefa Rybickiego, pseudonim Maciej. Stańcie do apelu! Wzywam członków 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanych 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Podpułkowników Łukasza Cieplińskiego i Mieczysława Kawalca, majorów Adama Lazarowicza, Ludwika Marszałka i Józefa Rzepkę, kapitanów Józefa Batorego, Franciszka Błażeja, Ludwika Kubika i Karola Chmiela. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich żołnierzy walczących z wrogim systemem w okresie powojennym, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. Przywołuję do nas rodaków,
zamordowanych w stalinowskich katowniach i łagrach, za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Stańcie do apelu! Ginęli śmiercią czyst! Do was zwracam się, potomni. Nie zapomnijcie bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie. Niech postacie żołnierzy podziemnego państwa polskiego i ich bohaterskie czyny, utrwalone w historii i naszej świadomości, będą dla nas przykładem miłości do ojczyzny. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć ich być! Na płycie grobu nieznanego żołnierza. Pełnomocnik wojewody do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatanta. Pan Marian Kawałko, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Narodowego Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich oraz Komitetu Katyńskiego. Składa delegacja w składzie pani Zuzanna Kurtyka, pan Andrzej Melak, pan Paweł Kurtyka.
od redakcji zeszytów historycznych Wolność i Niezawisłość. Składa delegacja, której przewodniczy pan dr Wojciech Frazik, redaktor naczelny. Wiązankę kwiatów od Stowarzyszenia Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Składa delegacja, której przewodniczy pan Jarosław Wróblewski. Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Kompania za mną! Chodź!